My mordujemy. Basta. To są właściwe słowa rosyjskiego człowieka kultury, którego naprawdę boli dusza. Jaka jest pani opinia jako dziennikarza i człowieka kultury na temat tego, że na zachodzie Europy i w ogóle na świecie jest pewna tendencja do cancelingu rosyjskich artystów i działaczy kultury? Ruskich i rosyjskich działaczy kultury. Jestem pozytywnie nastawiona do tego procesu. Jedyne, co należy zrobić, to działać bardziej entuzjastycznie, szybciej i zdecydowaniej. Czy powinnam wyjaśnić, dlaczego? Czy tak jest to zrozumiałe? Tak, oczywiście. Proszę wyjaśnić, dlaczego ma pani takie zdanie. Nie jest to powszechna opinia we współczesnym świecie. Uważam, że kultura rosyjska, również kultura Federacji Rosyjskiej, to kultura imperialna i nadal jest ściśle powiązana z morderstwami, agresją i tłumieniem innych kultur. Do tej pory u tak zwanych nosicieli tej kultury, do dziś, nawet po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, nie zobaczyłam potrzeby refleksji nad własną kulturą. Widzę tylko wyłącznie pragnienie współczucia sobie, chęć jakiegoś takiego nieprzyzwoitego ekshibicjonizmu. Oni, ci ludzie, tak zwani nosiciele tej kultury, ujawniają swoją udrękę, bo zamartwiają się losem Rosji. Co się dzieje z Rosją? Jak bardzo jest nam jej żal, mówią. Mają jakieś refleksje na temat Putina, ale nie mówią o przyczynach. Dlaczego mają Putina i dlaczego Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę? Do dziś nikt z tych ludzi nie powiedział na ten temat ani słowa. Kultura to przede wszystkim brak kłamstw. Nie może istnieć kultura oparta na kłamstwach. Jeśli popatrzymy na reżysera, wielkiego polskiego reżysera Andrzeja Wajdę, możemy obejrzeć którykolwiek z jego filmów i to jest poziom, to jest kultura. Proszę mi podać przykład rosyjskiego filmu, który byłby prawdziwy. Nie znajdzie pan takiego filmu, nie ma takiego reżysera. Ponieważ każda narracja każdego reżysera, każdy film opiera się na kłamstwach. Ukrywana jest główna prawda. Że tak jak Związek Radziecki zniewalał narody, tak i Federacja Rosyjska wciąż je ciemięży. Tak naprawdę miałam nadzieję, że ci ludzie w końcu przejrzą na oczy, że ich kraj jest agresorem. Po inwazji na pełną skalę w 2022 roku naprawdę miałam nadzieję, że teraz ci ludzie w końcu to zrozumieją. Lecz oni albo udawali, że nie rozumieją, albo tak naprawdę nic nie rozumieli. Bo przede wszystkim musimy ujawnić wszystkie zbrodnie, których dokonała Rosja i Federacja Rosyjska od pierwszego dnia jej powstania, czyli od 1991 roku. Jeśli nasi widzowie nie wiedzą, co się wtedy działo, bo ten cały okres przed Putinem rosyjska propaganda zakryła swoistą mgłą. Coś na kształt tego, jak nie mamy wiedzy na temat, co się działo w pewne okresy średniowiecza. Na przykład, bo wszystkie książki zostały spalone. Tak więc cała wiedza o Federacji Rosyjskiej od 1991 roku do dnia dzisiejszego jest jednym wielkim kłamstwem, ponieważ prezentuje taką narrację i postacie kultury, tu możesz nazywać ją jak chcesz, rosyjskiej, rosyjskiej imperialnej, rosyjskiej federalnej, czy też moskiewskiej kultury. Czy pani nie sądzi, że tak się dzieje, ponieważ kultura rosyjska, czyli zarówno kultura Federacji Rosyjskiej, kultura radziecka, jak i kultura Imperium Rosyjskiego zawsze służyła państwu, imperium. Innymi słowy, czy nie uważa pani, że w większości przypadków ludzie wolni
byli represjonowani przez system, ciemiężeni, podczas gdy ci, którzy pracowali dla systemu, pozostawali na powierzchni i w ten sposób utrzymali się w kulturze. Absolutnie ma pan rację. To jest esencja kultury imperialnej, ponieważ nie istnieje coś takiego jak rosyjska kultura sama w sobie. Kultura carska, kultura imperium pochłaniała autentyczne kultury i tożsamości narodów, które zostały przez imperium zniewolone. Jeśli spojrzymy na film Andrzeja Wajdy Katyń, który sobie przypomniałam, znajdziemy tam doskonały model relacji między kolaborantami a Rosją oraz tymi, którzy się jej przeciwstawiali. Postać starszej siostry mówi do młodszej: po co walczysz o te pomniki? Bądź z nami, żywymi. Niepodległa Polska nigdy nie wygra. Na co młodsza siostra odpowiada: nie wybieram żywych zamiast martwych, wybieram zamordowanych zamiast morderców. To jest ten najważniejszy model. Tak właśnie stało się ze wszystkimi tymi narodami. Teraz na przykład w Gruzji wygrali kolaboranci. Ukraina walczy o powstrzymywanie kolaborantów przed przejęciem władzy. Ona walczy. Weźmy także Iczkerię, niezależne państwo, w którym posadzono na stołkach kolaborantów. To jest najważniejszy model. Czyli jeśli podtrzymujesz relacje z imperium, z Kremlem, to wtedy będziesz miał fundusze na swoją pseudokulturę. Na tę kulturę zastępczą, która gloryfikuje imperium, która odbiera wszystko, co jest autentyczne. Rosja ukradła kulturę Ukrainie i stworzyła swoją pseudorosyjską kulturę na podstawie kultury Ukrainy. Zawłaszczyła, przerobiła, a teraz prezentuje ją jako własną. A Ukraińców Rosja wyniszcza, zwyczajnie dokonuje ludobójstwa. Jestem Ukrainką po ojcu i dziadku z Winnicy. Wiem, co oznacza rusyfikacja. Wiem, jak przebiegał Hołodomor, którego doświadczyliśmy w latach 20., 30., a nawet w 47. roku XX wieku. Wiem, co oznacza sztuczna rusyfikacja Ukraińców w Gruzji, ponieważ urodziłam się w Gruzji. To przerażająca historia. O tym należy mówić. Gdyby tylko znalazłby się wśród tych Rosjan, którzy dziś nazywają siebie dobrymi Rosjanami, bo zrozumieli, że Putin jest zły, rychło w czas zdali sobie z tego sprawę. Chociażby jeden, który by o tym mówił. Byłoby dobrze. Właśnie to powinni robić. Mówić, co tak naprawdę imperium uczyniło wszystkim narodom, ale tak prawdziwie, odkrywając wszystkie fakty. A najstraszniejsze fakty, jak do tej pory ukryto w 1991 roku. O tym należy mówić. Dla tych, których nazywa pani dobrymi Rosjanami, czy tylko Putin jest dla nich zły, czy też złe jest dla nich całe imperium? Chodzi mi o to, czy ich celem jest tylko zamiana miejsc Putinem, czy może chcą zniszczyć, spalić imperium, aby zbudować nową Rosję, czy też nową Federację Rosyjską. Nikt nie informuje, co będzie dalej. Nazywają to piękną Rosją przyszłości, ale nie wyjaśniają, czym jest ten model. Twierdzą, że wszystko będzie dobrze i że wkrótce pojawi się nowy prezydent Nawalny, Chodorkowski lub promowany obecnie Nadzieżdin. Światowe media to pochwyciły, przeprowadzając wywiady. Wstyd nazywać tę osobę opozycjonistą. Dzisiejsza Rosja to nie imperium, nie federacja, lecz nielegalny przestępczy twór, który w 1991 roku sfałszował swoje członkostwo w ONZ. Ten twór natychmiast zaatakował Gruzję i urządził tam, nazywam to, drugą sierpniową obławą. Bo to, co wtedy uczynili w Gruzji, w grudniu 91 roku, rękoma sił Kremla, kryminalnych autorytetów, KGB, generała KGB Szewarnadze, było straszne. Niestety te wydarzenia zostały przedstawione w takiej pozytywnej narracji. Światowe media również tę narrację podłapały. W rzeczywistości proszę sobie wyobrazić, że przeprowadzono zamach stanu przeciwko naszemu pierwszemu prezydentowi. Była wielka radość, Gruzja się wyzwoliła i ma pierwszego prezydenta.
A potem przyszło wojsko, okupowało i eksterminowało wszystkich zwolenników gruzińskiej państwowości. Następnie nazywają to pozytywnym okresem w historii. Potem Rosja fałszuje swoje członkostwo w ONZ. Następnie w 1992 roku, kiedy nie mieli jeszcze konstytucji Federacji Rosyjskiej i żyli zgodnie z konstytucją Breżniewa, tworzą taką pseudofederację i podpisują umowę, której Czeczeńska Republika, Iczkeria i Tatarstan nie podpisały. W 1993 roku Jelcyn chce stworzyć własną konstytucję, ale parlament jest jej przeciwny, ponieważ widzi, że są to bandyci, zwykli gangsterzy. I parlament sprzeciwił się Jelcynowi. Co robi Jelcyn? Ostrzeliwuje z czołgów parlament i siłą zatwierdza nową konstytucję w 1993 roku. Cały świat również z zadowoleniem przyjmuje ten fakt. Może to pan zrozumieć? Cały świat przyjmuje ten fakt z satysfakcją. Potem wpisuje do niej Czeczeńską Republikę Iczkerii, która na ten moment jest niezależnym państwem, a w 1994 roku atakuje ją pod pozorem przywrócenia porządku konstytucyjnego. To jest bandytyzm, czy pan rozumie? Zwykły bandytyzm. Sfałszowane, nielegalne państwo. Państwo agresor, bandyta, terrorysta. Państwo, które zabiło 300 tysięcy ludzi. Wyeliminowali 1/3 narodu Iczkerii, a świat wszystko przełknął i zamknął na wszystko oczy. Jelcyna nadal noszą na rękach jako wielkiego demokratę. To są właśnie ci ludzie, którzy wciąż mówią, że to wszystko wina Putina, a Jelcyn był dobry. Ci ludzie nie powiedzieli ani słowa prawdy. Gdybym była rosyjską poetką, jedyne co bym napisała, to tylko jeden wers i brzmiałby tak. My mordujemy. Basta. To są właściwe słowa rosyjskiego człowieka kultury, którego naprawdę boli dusza. Na początku lat 90. XX wieku w społeczeństwie rosyjskim przecież byli porządni ludzie. Dysydenci z czasów Związku Radzieckiego. Co się z nimi stało? Gdzie zniknęli? Naprawdę dobrze zadał pan to pytanie. Właśnie, że tacy ludzie byli, na przykład tacy ludzie Sacharow. Właśnie tacy ludzie starali się zapewnić, aby podczas upadku Związku Radzieckiego wszystkie narody, które zasługują na wolność, które od wieków walczą z Rosją przez całe swoje istnienie, przez wieki, walczą o swoją ziemię i wolność, zostały wyzwolone. Ale nagle, niespodziewanie, w grudniu 89 roku Sacharow, który kierował komisją z badania tragedii z 9 kwietnia 89 roku w Tbilisi, kiedy to młode dziewczyny zostały zabite saperkami, przeciwko którym także stosowano gazy bojowe, których skutki odczuwane są do dziś i nikt nie wie, jaki miały wpływ na zdrowie. Ja na przykład mam uszkodzone serce, poczynając od 9 kwietnia 89 roku. Miałam wtedy 16 lat. To wpływ nieznanych trucizn, które powstały w laboratoriach KGB. Sacharow badał te wydarzenia. Potem nagle Sacharow umiera na zawał serca, a komisję przejmuje Anatolij Sobczak, człowiek KGB. Człowiek całkowicie uwikłany w system. On i cała ta banda, Jelcyna, Czubajsa i Gajdara, przyszli i usunęli tych porządnych na różne sposoby. Ktoś został zabity, kogoś zastraszyli, ponieważ w tym czasie niezależne media w Moskwie i Petersburgu były prowadzone przez prawdziwych bandytów i przez tak zwane autorytety kryminalne. W Petersburgu taką osobą był Kostia Mogiła, który zresztą potem został zastąpiony przez prawdziwą, zorganizowaną grupę przestępczą z Tambowa. Oni nie tylko zarządzali mediami, oni posiadali dziennikarzy na własność. Po 93 roku media tworzono pod zamach stanu Borysa Jelcyna. Teraz kręcimy o tym film i wkrótce zostanie wydany. Wymieniamy wszystkie media, które były obecne w tym czasie i obsługiwały medialnie to gangsterskie bezprawie Borysa Jelcyna. Kiedy pan pyta, gdzie są politycy i gdzie są dziennikarze,
Ich wszystkich załatwiono. Istniały tylko pojedyncze wyjątki, takie jak osoba Anny Politkowskiej, która w Czeczenii zrozumiała, co się dzieje. Oni wszyscy wspierali Borysa Jelcyna, lecz wielu z nich w Czeczenii zdało sobie sprawę, że coś jest nie tak i po prostu wyszli przeciwko układowi. Ale znamy rezultat i tak wszyscy zostali zabici. Pierwszy, drugi, trzeci krąg, zresztą jakikolwiek. Człowiek dochodzi do jakichś wniosków, własnym umysłem, że coś jest nie tak i jest zabijany. I to, z czym mamy teraz do czynienia, ci ludzie, którzy teraz przybyli na Zachód, tak zwane niezależne media, są wytworem czterech faz filtracji. Nie ma tam przypadkowych ludzi, po prostu nie ma. Мы начали наш разговор с культурой. Культура, мы знаем, что Россия использует культуру как... Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od kultury. Wiemy, że Rosja wykorzystuje kulturę jako jeden z rodzajów broni. Dlaczego Zachód, dlaczego Europa, dlaczego Stany Zjednoczone nie rozumieją, że to jest broń? Dlaczego La Scala otwiera sezon Borysem Godunowym? Dlaczego rosyjski pianista dosłownie za chwilę, 22 lutego, zagra w Warszawie? Dlaczego świat nadal odseparowuje rosyjską kulturę od państwa rosyjskiego? Dlaczego do сегодняшнего dnia мир разделяет культуру русскую или российскую от государства российского? Ja bym powiedziała tak, że na Zachodzie jest... Powiedziałabym, że na Zachodzie istnieją dwie kategorie ludzi, którzy mają coś wspólnego z rosyjską kulturą. Są to albo ludzie zachwyceni tą kulturą, ludzie płytkiego umysłu, dla których ważne jest nazwisko. Dostojewski, Czajkowski, Puszkin, Czechow. Znają ich i żyją romantyzując rosyjską kulturę. Ci ludzie nie są zbyt inteligentni, lecz są tacy, którzy po prostu są zaangażowani, którzy wtedy robili to dla pieniędzy i nadal robią to dla zysku. Dlatego oczywiście, jeśli polskie społeczeństwo nie oprze się teraz tej inwazji, wdrążeniu pod postacią ludzi kultury, różnych pianistów, którzy rzekomo z tym, co się dzieje, nie mają nic wspólnego. Oni mówią, nie rozmawiamy o polityce, optujemy za pokojem. To jest najgorsze, co ta rosyjska kultura wnosi dziś do Europy. To jest tam, no i jest, to samo straszne, co сегодня несёт вот эта русская культура в Европу. I конечно, очень Oczywiście wielu z tych agentów już ujawniono. Na przykład, odkąd Rosja okupowała Krym, we Włoszech było wielu agentów wpływu, którzy uprawiali rosyjską propagandę we wszystkich programach, wykorzystując fakt, że Włosi niewiele wiedzą o tym, jak tam jest na Ukrainie. Что такое там в Украине, да? И они сеяли. Rozsiewali dezinformację, że na Ukrainie są faszyści, a Rosja robi słuszne rzeczy i przywraca tam porządek. Многие так считали. Wielu wierzyło w tę narrację, dopóki nie wybuchł skandal ze śmiercią Andreja Mironowa i Andrei Rokellego na wschodzie Ukrainy. I dopiero gdy interweniowało społeczeństwo obywatelskie, ponieważ Witalij Markiw został aresztowany i obwiniony pod sfałszowanymi zarzutami, a zrobiły to rosyjskie służby specjalne. Kiedy więc cała ta historia została ujawniona, to ludzie dopiero zaczęli rozumieć, co się dzieje. We Włoszech już w 2022 roku opinia publiczna była przygotowana i dziennikarze wiedzieli, jak działać. Oczywiście nadal istnieją pewne siedliska agentury. Odpowiadając na pytanie, to absolutnie są agenci. Są niewątpliwie agentami wpływu rosyjskiego świata, ruskiego miru, a znaczy Kremla i Imperium.